wznawiamy obrady dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje. Pytam, kto z Państwa radnych chciałby złożyć na dzisiejszej sesji? Nie widzę. Kolejny punkt to sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panią burmistrza o przedstawienie sprawozdania. Jeszcze raz witam pan radnych, panie serdecznie. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 24 czerwca do 22 sierpnia, czyli wakacje. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W tym okresie sprawozdawczym, jak zwykle, gmina pracowała i był to bardzo gorący okres, ponieważ kończyły się wszelkie rozdania, wszelkie procedury przetargowe, takie, które wstrzymały postępowania robót tych, co były zawarte w budżecie gminy. Poza tym również były prowadzone akty normatywne i ustawodawcze. W tym czasie zostało wydane zarządzenie 619 w sprawie stanowiska kierownika dyrektora gimnazjum publicznego w Rybnicach, 620 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora publicznego gimnazjum w Rybnicach, zarządzenia 621 do 641 w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Rybnicach, 622 do 642 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014, 626 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych oddanych w najem, 627 w sprawie sprzedaży drewna na wycinkę z działki nr 294 miejscowość Kowalowa, zarządzenie nr 628 w sprawie ogłoszenia stanu fotografii pogotowego na terenie gminy Rybnice, 629 w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego, 630 w sprawie polityki braku uchwałości w naszej gminie, 633 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie nieruchomości w nawiązaniu własnym gminy Rybnickiej. Zarządzenie 636, 637, 638, 639 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktorów. Zarządzenie nr 640 w sprawie zobowiązania do 30 tysięcy euro. Zarządzenie nr 643 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przemysłowej Rybnicy. Stanowisko zostało powierzone pani dyrektor, tej, której była Annie Sikorskiej. Zarządzenie 644 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych oraz budynkach gospodarczych spowodowanych intensywnymi i ulewnymi opadami deszczu w dniu 11 sierpnia bieżącego roku. I padły również w tym okresie decyzje odnośnie zaległości podatkowej. Wydano pozytywnie, umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 2498 plus odsetki 252 zł. Decyzja w sprawie umorzeń zaległości w opłacie śmieciowej. Wydano 18 takich decyzji w sprawie umorzenia zaległości w opłacie zagospodarowania odpadami komunalnymi, z tego 4 decyzje odmowne. Łączna kwota umorzenia zaległości 2300. W przeważnie są to osoby samotne, które odmowują się, że nie mają śmieci i bądź nie złożyły deklaracji. Tych nie będą wysyłane na kartę do mieszkańców, którzy jeszcze dalej nie weszli w kalę śmieciową. Odnośnie drogownictwa. 4 lipca odebrano pracę związane z budową chodnika przy drodze powiatowej Targów Rybnice Żurowa Opiny w miejscowości Rybnice, etap pierwszy. Wykonawca zaoferował za wykonanie tego zadania 254 377 zł. 26 czerwca odebrano prace związane z remontem drogi gminnej droga Lubcza na górze kierunek Piegów. Koszt zadania wyniósł 166 243 zł brutto, finansowane w 100% od pana wojewody przez kraj. Bardzo proszę. W dniu 22 sierpnia odebrano pracę związane z przebudową drogi gminnej droga Lubcza Kowalowa na górze w kierunku Piegowa. Koszt zadania 87 396 zł brutto. Całość tego zadania było finansowane z funduszu gminy jako druga część drogi na Piegowie. W dniu 9.07 została podpisana umowa na zadanie pod nazwą odbudowa drogi gminnej Rybnice Jagiellońska w miejscowości Zarasowej. 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego finansowane jest
przez ze skutków powodzi. Wykonawca zaoferował kwotę 322 044 zł brutto. Termin realizacji do 29 sierpnia. Dnia 9 lipca został umówiony przetarg na zadanie budowa i przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej w Rygnicach. Etap pierwszy, przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego wraz z budową chodnika i parkingu dla samochodów osobowych. W dniu 24 tegoż miesiąca zostały otwarte dwie oferty. Etap pierwszy zadania został wybrany na za cenę 449 651 brutto. W dniu 30 lipca zostały ogłoszone następne przetargi, trzy przetargi. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa, ulica Duwima. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bistuszowa, droga na Leśniczówkę. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Joniny, droga na Koniową, na które zostało załatwione, czy przydzielone dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 100 tysięcy złotych. Obecnie trwają prace przetargowe, wybór oferenta. Przetargi publiczne. 9 lipca ogłoszony przetarg miał być ograniczony na budowę i przebudowę chodnika w pasie drogi powiatowej Tarnów, Rydlice, Żurowa, Opiny, w miejscowości Rydlice, ulica 11 listopada, Uniszowa, Rotówki, Rydlice, Batalionu Barbary, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej pod chodnikiem oraz przebudową drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Rydlicach, wraz z budową chodnika i parkingu dla samochodów osobowych na działkach przy cmentarzu, o którym nawet mówiła. Jest to etap pierwszy, przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Rydlicach. 30 lipca ogłoszono przetarg nieograniczony dla przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa. 30 lipca ogłoszono przetarg nieograniczony dla budowy drogi dojazdowej w miejscowości Bistuszowa. 30 też lipca ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę drogi dojazdowej Joniny, droga na Koniowo. 13 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony pod tytułem budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Zalasowa. Etap drugi. 13 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony odbudowa drogi gminnej, droga na Cieśle. I to by było tyle z inwestycji, które poszły już przetargi i ogłoszone zostały spotkania i uroczystości, które odbywały się na terenie gminy i na terenie województwa. 22 czerwca w rynku w Rybnicach odbyło się Święto Młodości, program imprezy kierowanej szczególnie do osób młodych i również powitanie wiosny razem z tym było bardzo uroczyście. 3 lipca uczestniczyłam w forum wójtów, burmistrzów, prezydentów Małopolski, które odbyło się tym razem w Krakowie. Na spotkaniu głos zabrały następujące osoby. Byli gośćmi pan Artur Kania, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, który mówił bardzo szczegółowo o przepisach obowiązujących w nadzorze i bardzo różnych podejmowanych decyzjach w poszczególnych powiatach, bo to powiat wydaje pozwolenia budowlane, właściwie w każdym powiecie indywidualnie podejmuje dany powiat decyzję. Myśmy składali wniosek o to, żeby ujednolicić to. Niestety nie jest to możliwe, bo pan inspektor małopolski uważa, że poszczególna osoba wydająca pozwolenie na poszczególną decyzję odpowiada indywidualnie i indywidualne podejście musi liczyć, ponieważ to jest odpowiedzialność indywidualna. Więc nie ma mowy o ujednoliceniu. Kiedyś takie ujednolicenie już było, więc poszczególne powiaty różnią się zasadniczo od siebie. Jak wymieniamy poglądy między wójtami i burmistrzami, to nie wszyscy mają obostrzenia, niektórzy mają tak, drudzy inaczej. Generalnie liczy się ustawa, ale indywidualnie podejmuje powiat decyzję i przepisy szczegółowe w powiecie. Również gościem był pan Stanisław Siemek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji, pan Stanisław Sennik, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Tu staraliśmy się o udogodnienie i łatwiejsze przejście drogami gminnymi poprzez lasy.
Też no, wiemy, że te lasy państwowe jest to własność lasów państwowych, skarbu państw i skarbu państwa i nie jest takie proste uzyskanie jakiego pozwolenia czy budowy poprzez lasy państwowe. Troszkę wójtowie burmistrzowie uważają, że jest to państwo w państwie, niemniej jednak to no, że państwo w państwie, ponieważ znam przypadki, gdzie nie w naszej gminie, panowie posłuchają, że nie dało się wybudować drogi asfaltowej przez las, ponieważ nie było zgody, to o tym mówię tylko. Natomiast przez lasy wszyscy jeździmy, drogami wszyscy jeździmy. Na pewno obiecał i mówił pan, pan sennik, że indywidualne sprawy będą rozpatrywane indywidualnie, polecał się do dyspozycji, żeby załatwiać sprawy sporne, sprawy jasne, indywidualnie. Są, lasy państwowe są bardzo chętne do współpracy i do podejmowania decyzji indywidualnych. Nie da się tego również zrobić takiej poprawy, bo nie ma takiej możliwości. Również gościem forum był pan marszałek Ciepliwa, wicemarszałek województwa oraz pani Joanna Gruzik-Rostowska, minister edukacji narodowej, gdzie mówiliśmy o podręcznikach, omawialiśmy poszczególne działy podręczników, omawialiśmy dystrybucję książek i te darmowe podręczniki do szkół, dowożenie itp. Itd. Też mieliśmy pewne uwagi, natomiast pani minister jest bardzo zadowolona z tych podręczników. No my jako mieszkańcy i rodzice na pewno też te podręczniki wchodzą na czas, że już są dystrybuowane w poszczególnych szkołach. To jest ważna sprawa, że dzieci nie dostają po pierwszym dzwonku, tylko przed pierwszym dzwonkiem, że są w szkołach, że wszystko jest jasne. Wydawało się, że program jest opóźniony, nie jest opóźniony. 11 lipca odebrałam umowę dotacji na zadanie wymiana ogrodzenia przy remizie w ramach małopolskich remiz z rąk marszałków województwa. Bardzo się cieszymy, niewielkie to są środki, ale tych pieniędzy już też niewiele jest, więc na Woli Lubelskiej już rozpoczęta budowa tego ogrodzenia, umowa podpisana. 15-18 lipca uczestniczyłam w wizycie studyjnej w Giesgen w Austrii. Byłam to z lidera z Pobrańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, gdzie głównym tematem była wizyta o znaczeniu ekologicznym, o energii odnawialnej, ochrona środowiska naturalnego oraz zmniejszenie zależności od kopalnych paliw. Oglądaliśmy biomasy, oglądaliśmy ciepłownie, systemy i miasto, które tylko i wyłącznie korzysta z energii własnych zasobów. No, sponsorowane przez bardzo bogatego sponsora, więc myślę, że kiedyś Państwu o tym opowiem. Są nowe możliwości, nowe perspektywy, gdzie głównie źródła biodegradowalne paliwo się liczyło, więc cała perspektywa unijna jest przed nami do omawiania tych właśnie zagadnień. Myślę, że przyszłość stoi na pewno przed nami. 23 lipca podpisaliśmy w Krakowie umowę dotacji zadania budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Załasowa etap drugi. Oficjalne przekazanie umowy odbyło się 18 sierpnia. Na spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek zarządu Stanisław Sores. Wniosek o dofinansowanie zadania zajął szóstą pozycję na 88 złożonych na liście rankingowej w Małopolsce. Gmina Rybnicy została dofinansowanie 1 476 000 na budowę wodociągu zalasowej. Proszę Państwa, to wielki sukces, bo o resztę pieniędzy unijnych biją się wszyscy. Jak Państwo wiecie, szósta pozycja na 88 wniosków, a zostało tylko ileś tam gmin, jest efekt tego, że te pieniądze mamy w gminie i nasi mieszkańcy będą mieć wodę na dalszym etapie. 25 lipca w Tarnowie odbyło się Państwowe Święta Policji. W tym roku połączone z 95. rocznicą powstania Policji Państwowej. Na uczestności była też pani wiceprzewodnicząca, która uczestniczyła, pani Zofia Kukla. W trakcie uczestności w gali przemawiali różni goście, było bardzo wielu gości i podziękowania też otrzymaliśmy od pana inspektora Roberta Biernata za solidną pracę i powołania, uznania za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań i z tej okazji, proszę Państwa, dla samorządu otrzymaliśmy podziękowania, ryngraf taki okolicznościowy, 95 lat policji.
państwowej i z tej okazji taki dowód uznania dla gminy Rybnice. Ale to nie wszystko. Ja osobiście z rąk ministra dostałam brązowy krzyż zasługi dla policji, za który państwu również dziękuję, bo razem współpracowaliśmy i pani również. Także byłam dumna z tego, co chciałam państwu przekazać. Wyróżnienie to trafiło również do rąk pani Renaty Golińskiej Worosz, pani prokurator okręgowy w Tarnowie, pan Roman Łuczas, starosta Tarnowski, Stanisław Kusior, burmistrz Żabna oraz młodszy brygadier Roman Kłuska. Robert Kłuska. Roberta Kłuska. 25 lipca w Zarazowej odbyło się zakończenie trzydniowej integracyjnej półkolonii w ramach projektu Stowarzyszenie Nasze Dzieci tytułem Radosne Wakacje w Gminie Rybnice. Spotkanie było bardzo miłe i bardzo, tak powiem, uczuciowe, ponieważ dzieci z tej półkolonii przedstawiały własny program, tańczyły, recytowały, mówiły wiersze. Dzieci niepełnosprawne z wielkim wzruszeniem się tam prezentowały. Dość dużo gości było. Ja z tej okazji od burmistrza przekazałam nagrody, upominki dla dzieciaków. W lipcu po raz kolejny grupa studentów z USA i z Irlandii przyjechała do nas do gminy Rybnice i prowadziła w szkołach na terenie gminy wakacyjną naukę języka angielskiego. Kurs realizowany w ramach programu Learning Enterprise Poland spotkał się z rosnącym zainteresowaniem. Jest to prowadzony przeze mnie i coraz prowadzony wymiana ze studentami. Realizowaliśmy go w tym roku w Szkole w Zarasowej, w Rybnicach, w Bielinach, w Kowalowej oraz w Lubczy. 24 lipca ta amerykańska młodzież gościła w urzędzie i w spichlerzu, gdzie omawialiśmy wiele ciekawych zagadnień i ich spostrzeżeń z terenu naszej gminy Rybnice. 12 sierpnia w Rybnicach odbyła się audycja radiowa RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Akcja Dobrze nastawili na lato. Są to wakacje wyjazdowe dla słuchaczy i u nas w Spichlerzu odbyła się taka audycja. Młodzież mogła bezpośrednio uczestniczyć w rozmowach na antenie bezpośrednio, a o warsztatach dziennikarskich również oraz w licznych konkursach. Była również zjeżdżalnia, suchy basen i wiele innych atrakcji. A o godzinie 20 tegoż dnia odbyła się projekcja filmu z treścią, na którą przygotowane były dwa filmy do wyboru przez młodzież. Ta projekcja tego filmu odbyła się oczywiście darmowo, więc ten dzień był cały poświęcony gmina Rybnice z RDN Małopolska. 17 sierpnia odbyły się dożynki gminne. W tym roku gminne uroczystości zostały zorganizowane w miejscowości Zarasowa. Tak były planowane i tak zostały zorganizowane. Dożynki rozpoczęły się piękną mszą świętą przez oprawę przygotowaną przez proboszcza Kazimierza Kozyrę. Na zakończenie gminy dożynek Zarasowej była gwiazda wieczoru. Dziękuję tu wszystkim za udział w tych dożynkach. Dziękuję za organizację wszystkim zaangażowanym, kołom, stowarzyszeniom, a szczególnie grupom dożynkowym. Dziękuję Domowi Kultury za organizację bardzo sprawną, bardzo piękną, pani dyrektor szkoły za przygotowanie poczęstunku, które fundowaliśmy, oraz wszystkim, którzy brali udział, organizowali, wspierali grupy dożynkowe. Grup dożynkowych było bardzo wiele, więcej bardzo piękne, wyróżnienia bardzo wysokie. Myślę, że i dożynki powiatowe, i dożynki małopolskie będą obstawione, że tak powiem w cudzysłowie, przez nasze wieńce. I tam będziemy również gościć. Jeszcze raz dziękuję tu wszystkim. Jeszcze jedna ważna informacja dla nas tu, szczególnie radnych tej kadencji. Chciałam państwu powiedzieć, że wspólnota samorządowa przedstawiła ranking gmin i
odpowiedź w Małopolsce i pozyskanych funduszy. Gmina Rybice, najlepiej zarządzona gmina w powiecie tarnowskim. Zyskaliśmy per capita na osobę 2300 i jest jeszcze gości, jeżeli to jest prawdziwy rozwój, to jest postęp. I również, jak Państwo słyszeli, liderze, również mamy pierwsze miejsce za pozyskane środki unijne. A bez pieniędzy rozwoju nie ma. Więc gratuluję tu wszystkim, cieszę się, że Państwo razem wspierali mnie i dziękuję za współpracę. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Proszę o pytania. Ja mam prośbę do Pani Burmistrz, ponieważ małymi krokami zbliża się inwestycja do końca. Mówię o Sarasowskiej Fontannie. Chciałbym prosić, żeby Pani Burmistrz przypomniała historię tej inwestycji. Państwu radnym się coś przypomni, a oglądający sprawozdanie filmowe z sesji będą mieć więcej informacji na ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, to po której ja... Ja mam też pytanie akurat z tej strony Zalasowej. Interesuje mnie sprawa budowy wodociągu Zalasowej, bo padło tutaj stwierdzenie, że budujemy wodociąg Zalasowej etap drugi, kolejny. Jaka część Zalasowej będzie objęta tym wodociągiem? Mieszkańcy jakich ulic mogą liczyć na to, że będzie koło nich przebiegał wodociąg? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widać. Proszę Pani. To znaczy, jeżeli chodzi o fontannę w Zalasowej, Szanowni Państwo, to wszyscy dobrze pamiętacie, że z ubiegłej kadencji była podpisana umowa między burmistrzem a wykonawcą co do fontanny wartości. Stwierdziliśmy, że wartość jest wysoka, dlatego jeżeli pozyskamy pieniądze z jakichkolwiek funduszy zewnętrznych, będziemy tą fontannę robić, bo taka rola burmistrza jest, żeby kontynuować działania burmistrza poprzedniego jako reprezentanta całości społeczeństwa. Udało się pozyskać pieniądze z PROW-u, dlatego na tą fontannę, bo nie wszystkie programy są na wszystkie zadania, prawda, a się udało dopasować to i w związku z powyższym poprzez pieniądze zewnętrzne tą fontannę zaczęliśmy robić. Oczywiście fontanna jest pod nadzorem autorskim pana, który projektował tą fontannę, który podpisał absolutną zgodność z jego wizją i projektem. Nic nie miał wspólnego ani z działalnością odnośnie, z działaniem odnośnie jakości fontanny, jedynie tylko wybór oferenta wykonawcy. I wykonawca w tej chwili przygotowana jest do odbioru. Czekamy na podłączenie prądu do fontanny. Tyle mogę udzielić. Jeżeli jakieś szczegółowe, to proszę złożyć interpelację, wyjaśnimy na piśmie. Dziękuję. Co do drugiej sprawy, budowy wodociągu i inwestycji, bezpośrednio nadzór nad inwestycjami wodociągów Zalasowej ma pan Seweryn Dudko, który jest sekretarzem. Proszę złożyć interpelację na piśmie, dostanie pan łaskę, dokładne wyjaśnienia. Interpelacja, bo to jest proste pytanie, jakie ulice będą objęte. Odpowie pan dokładnie szczegółowe, które ulice, które numery, które nie są projekty, gdzie były. I pan dostanie odpowiedź. Dzisiaj Seweryn jest na potrzebie własnej matki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Ja tylko ze swej strony Pani Burmistrz mam taką prośbę, że jeżeli tam koledzy wójtowie, burmistrzowie rozpytują o te lasy, to niech oni też będą łaskawi pytać o te pieniądze, które lasy do końca czerwca przekazały, te 400 milionów złotych, do końca roku 800 milionów złotych wypracowane przez leśników, przez Państwo Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na drogi lokalne w gminach. No do tej pory nic jeszcze nie przyszło. Kwota już taka została przekazana do budżetu. Swoją drogą proponowały lasy bardzo ciekawe i zdrowe rozwiązanie dla samorządów, by te pieniądze trafiły bezpośrednio do gminy. To było najpewniejsze, najlepsze, no ale nie lasy decydowały o tym, gdzie. Więc czasami muszą być bardziej dociekliwi i pytać wojewodów, marszałków o te pieniądze, bo one powinny trafić właśnie na te drogi, które po prostu u nas tutaj są
taka jest prawda, częściowo niszczone przy okazji wywozu przez odbiorców drewna z lasu. Tak, oczywiście znaleźliśmy pieniądze, otrzymaliśmy jeszcze, jeśli odbiorne poszły i gdzie pójdą, natomiast gminy nie otrzymały, natomiast mówię, jedyną wskazówką, jedyną do porozumienia się, bo jesteśmy w stanie się porozumieć i chcemy się porozumieć, jest dogadywanie się indywidualnych sprawach. Ja Państwu jeszcze chciałam przekazać pasmo Brzanki aktualne, gdzie są ostatnie wydarzenia. Bardzo proszę Panią o rozdanie tego. I właśnie tam jest też artykuł na temat rankingu gminy Rybnice, zrobionego przez wspólnotę samorządową, to jest małopolskie wydawnictwo wszystkich gmin. Przejdę do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie przewodniczącego rady. Nieco krótsze będzie, ale tak już zwykle bywa. I tak, 6 lipca uczestniczyłem wspólnie z kolegami i koleżankami w pielgrzymce samorządowców do sanktuarium Duchowie w ramach Wielkiego Odpustu Duchowskiego. 14 sierpnia brałem udział w posiedzeniu zarządu oraz walnym zebraniu członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w Duchowie. 15 sierpnia uczestniczyłem w dożynkach parafialnych w Rybnicach. 16 sierpnia brałem udział w podsumowaniu konkursu na najpiękniejszy zakątek ogrodu w gminie Rybnice, które miało miejsce w Domku Myśliwskim w Uniszowej. 17 sierpnia uczestniczyłem w gminnych dożynkach Zalasowej i w środę pełniłem cotygodniowe dyżury w Urzędzie Miejskim w Rybnicach. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Punkt dotyczy uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Proszę Panią Skarbnik. A w zasadzie to może akcję, Pani. Proszę bardzo. Chciałam zgłosić jeden błąd sentencji uchwały w paragrafie 3, proszę o zamienię Państwa materiała. Paragraf 3, skutek zmian w zamian wydatków zwiększa się budżetu gminy o kwotę 440 zł, 3 169 963 zł. Do kwoty 3 610 197 zł. W tym miejscu był błąd, że tam było podane 3 180 160. Tak, po prostu przestawiłam cyfry i nie zauważyłam tego wcześniej. Proszę o poprawienie. Pan ma dobrze. Czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie ma pytań. Jeśli nie będę miał sprzeciwu, to pozwólcie Państwo, że zrobię to na obszernie. Proszę. Tak jest. Proszę bardzo, pójdźmy do głosu. No ja już nie widział komisji. Proszę komisję o opinię do tej uchwały. Szanowni Państwo, opinia nr 37-14 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie opiniowania projektu uchwały na 51. sesję Rady Miejskiej w Rybnicach. Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opinię do zgłoszenia wniosku w projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej z 16 stycznia 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję. To jeszcze raz pytam, czy są jeszcze jakieś zapytania do projektu uchwały? Nie ma. No to teraz myślę. Jest. Proszę bardzo. Ja nawet chciałbym zwrócić uwagę na pewną kwestię w tym budżecie. Tutaj w wystąpieniu Pani Burmistrz przedstawiła wspaniałą inwestycję, która powstała w Rybnicach i kwotę, za jaką została wykonana. Mianowicie myślę tutaj o chodniku na ulicy Tarnowskiej, który został wybudowany za 250 tysięcy. I tak czytam w tym budżecie, że teraz 250 tysięcy wybudujemy altankę w Rybnicach. Chciałbym to tylko dać Państwu radnym pod rozwagę, które inwestycje jak bardzo są potrzebne. Jestem z Jonin, dlatego no, jest ta sama kwota, a cel i służenie konkretnej inwestycji wydaje mi się no, bez komentarza pozostało. Dziękuję. Dziękuję. Czy możemy przejść do głosowania projektu uchwały?
Szanowni Państwo, uchwała numer 51 przez uchwała numer 51 przez 353 przez 14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej numer 45 przez 312 przez 14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 17 stycznia 2014 roku. Chciałbym spytać, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż jednogłośnie uchwała została przyjęta. Kolejny punkt sesji to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Proszę komisję o opinię.